Dzień dobry, nerdy, w kolejnym programie niskiej jakości, gdzie będę marudził o figurkach. Od razu zareklamuję, gdy ktoś chce porządny materiał o tym, co się dzieje teraz w Warhammerach, takie podsumowanie, to zapraszam do przyjaźnego kanału 8 Regiment, gdzie robią takie podsumowania co tydzień. Link w dziale kanały na stronie. Zresztą są tam linki do innych polskich kanałów YouTube'owych. Jak ktoś ma jakiś pomysł, co tam jeszcze dorzucić, to walcie, będę doklejał kolejne. Skoro już mowa o sekcjach na kanale, to YouTubek podarował mi dział społeczność, gdzie można wrzucać różne posty, pierdoły i ankiety. I w tej chwili rozważamy bardzo ważną kwestię, jaki jest najlepszy dodatek do gofrów i drzem nie wygrywa i nie wiem, co się dzieje ze światem w tej chwili naprawdę. Już tylko kilka dni zostało do końca tegorocznej kampanii Rotten Factory. Warto się pospieszyć i wesprzeć, bo mają naprawdę cudowne, cudownie pokręcone i dziwne figurki. A propos pokręconych i dziwnych figurek, Rzepa 28 w końcu będzie miała swoje oficjalne. Również wyszedł Kickstarter. Ludzki można zamówić jako STL oraz jako gotowe wydruki. Myślę, że się skuszę, bo oszczędzi mi to czasu na konwersji. A kupiłem już nawet pudło piechoty napoleońskiej Vitrixa. Swoją drogą pudełko z jednego z polskich sklepów internetowych, tych większych, przyszło poobijane, otwarte, bez instrukcji, bez flag, które powinny być w środku, oraz części była już wyłamana z ramek, w związku z tym brakowało paru plecaków i główek. Jako dorosły, emocjonalnie dojrzały mężczyzna, zamiast napisać do sklepu i rozwiązać tą sytuację, oczywiście wolałem się obrazić na sklep. Z nowych gier ludkowych Puppets War jakiś czas temu wypuścili darmowe zasady do ich nowego systemu ExoFronts. Choć przyznam, że jak teraz ich szukałem, nie mogłem znaleźć nic na ich stronie. Musiałem to znaleźć za pomocą gibic. Do tego pojawił się Xenos Rampants. I Necropolis, trzecia w ostatnim czasie, mroczna gra o umarłych. Do tego Mantic daje za darmo zasady do Dead Zone, a na fejsie Polish Front Miniaczy zrobią polskie ludki. I to chyba tyle. Do zobaczyska.